Szanowni Państwo, 30 grudnia ubiegłego już roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021. Ten budżet, jeżeli chodzi o kwoty, jest po stronie wydatkowej i dochodowej 2 miliony większy niż był w roku 2020, czyli kwota dochodów i wydatków zamyka się kwotą 109 milionów, z ułamkiem oczywiście. O szczegółach tego budżetu postaram się w najbliższym czasie mieszkańców naszej gminy poinformować, bo myślę, że najbardziej interesująca część, poza tymi sztywnymi wydatkami, które przecież musimy zrobić, będzie to, co zamierzamy w roku 2021 zrobić. Równocześnie na tej samej sesji została podjęta uchwała o podwyższeniu opłat za śmieci. Niestety koszty rosną. Z 21 zł na dzień dzisiejszy ta kwota wzrośnie od 1 stycznia do 28 zł. Tam będą pewne też ulgi, o których też Państwa poinformuję. Szanowni Państwo, ponieważ każda podwyżka, niezależnie czego ona dotyczy, wywołuje dyskusje czy wątpliwości, postaram się w najbliższym czasie za pośrednictwem telewizji Głubczyce przedstawić powody wzrostu tych opłat. Dzień dobry Państwu. Na przestrzeni minionych 3 tygodni, to jest od 21 grudnia do 10 stycznia, obsada stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach odnotowała na terenie naszego powiatu łącznie 16 zdarzeń. I było to 8 pożarów oraz 8 miejscowych zagrożeń. I tak oto w Wigilię 24 grudnia po godzinie 21 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze, do którego doszło w jednym z gospodarstw rolnych w Wojnowicach na ulicy Kietrzańskiej. Na miejsce akcji natychmiastowo skierowano łącznie 3 zastępy strażaków z Głubczyckiej OTRG oraz jednostkę OSP Dzierżysław. Po dotarciu do miejsca zdarzenia ratownicy zastali 2 płonące ładowarki teleskopowe oraz kombajn zbożowy, którego tylna część objęta była ogniem. Palące się maszyny znajdowały się na zewnątrz wiaty, w której pierwotnie były garażowane, gdyż ich właściciel z chwilą zauważenia pożaru własnym sprzętem wyciągnął je jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Kierujący działaniem ratowniczym podjął decyzję o podaniu prądów gaśniczych, piany ciężkiej oraz wody w natarciu na płonący sprzęt. Po ugaszeniu pożaru strażacy, wykorzystując posiadaną kamerę termowizyjną, sprawdzili poszycie dachu wiaty w celu wyeliminowania ewentualnych zarzewi ognia. Straty powstałe w wyniku pożaru zostały wstępnie oszacowane na kwotę ponad 100 tysięcy złotych, zaś wartość uratowanego mienia sięga kwoty ponad 500 000 złotych. Dokładną przyczynę powstania pożaru ustalą funkcjonariusze policji. W niedzielę 27 grudnia interweniowaliśmy, gasząc pożar sadzy w przewodzie kominowym, do którego doszło około godziny 13 w jednym z domów jednorodzinnych we Włodzieninie. Również tego dnia przed godziną 23 zostaliśmy wezwani do płonącego kontenera na śmieci, od którego zajęła się część elewacji budynku jednorodzinnego usytuowanego w Głubczycach na ulicy Skłodowskiej. W poniedziałek 28 grudnia przed godziną 18 ochotnicy z Kietrza zostali zadysponowani do miejscowości Kozłówki, gdzie usuwali powalone na drogę drzewo stwarzające zagrożenie dla ruchu pojazdów, które uniemożliwiało poruszanie się tym traktem komunikacyjnym. W środę 30 grudnia około godziny 20:30 zostaliśmy wezwani do jednego z domów jednorodzinnych w Głubczycach na ulicy Morawskiej. Powodem interwencji była płonąca sadza w kominie, zaś w Sylwestra 31 grudnia przed godziną 13 w Gołuszowicach strażacy gasili palące się śmieci w kontenerze. W poniedziałek 4 stycznia po godzinie 11 zostaliśmy powiadomieni o pożarze samochodu osobowego, do którego doszło w miejscowości Mokre Kolonia. Skierowani do akcji strażacy zastali na miejscu zdarzenia Opla Corsę, całkowicie objętego pożarem, który znajdował się w przydrożnym rowie melioracyjnym. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany, zaś działania interweniujących funkcjonariuszy polegały na podaniu jednego prądu wody, powodując ugaszenie płonącego
służącego pojazdu. Tego dnia po godzinie 12 interweniowaliśmy również w Głubczycach na ulicy Dworcowej, gdzie na prośbę policji otwieraliśmy drzwi do jednego z mieszkań w budynku wielorodzinnym. We wtorek 5 stycznia po godzinie 19 strażacy z Głubczyckiej OTRG oraz OSP z Opowy zostali zadysponowani do miejscowości Chrustno. Z uzyskanego zgłoszenia wynikało, że w jednym z mieszkań usytuowanych w budynku wielorodzinnym doszło do zapalenia się sadzy nagromadzonej w przewodzie kominowej. Interwencja jednostek ochrony przeciwpożarowej przyniosła oczekiwany rezultat i płonąca sadza została ugaszona. Zaraz kierujący działaniem ratowniczym wydał decyzję o zakazie użytkowania przewodu dymowego do czasu uzyskania pozytywnej opinii kominiarskiej. W czwartek, 7 stycznia po godzinie 9 otrzymaliśmy zgłoszenie o dachowaniu samochodu osobowego, do którego doszło na odcinku drogi wojewódzkiej nr 421 w pobliżu miejscowości Szczyty. Do akcji skierowani zostali strażacy z Głubczyckiej OTRG oraz OSP Baborów. Po dotarciu na miejsce zdarzenia ratownicy zastali leżącego na dachu Opla Merivę, który znajdował się w przydrożnym rowie. Kierujący pojazdem znajdował się w policyjnym radiowozie i nie uskarżał się na jakiekolwiek dolegliwości, odmawiając tym samym udzielenia czy potrzeby udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tego dnia przed godziną 11 zastęp OSP Dzierżysław interweniował na terenie swojej miejscowości, wypompowując wodę z zalanej piwnicy budynku jednorodzinnego usytuowanego na ulicy Zamkniętej. Zaś strażacy z Głubczyckiej OTRG po godzinie 16 zostali wezwani na ulicę Niepodległości, gdzie właściciel jednego z lokali mieszkalnych pozostawił na kuchence gazowej garnek z gotującą się potrawą i nieumyślnie zatrzasnął drzwi do mieszkania. Ratownicy, wykorzystując posiadany sprzęt, weszli przez uchylone okno do wnętrza lokalu i otworzyli mieszkanie od środka, potwierdzając jednocześnie istnienie zagrożenia w postaci odpalonego palnika w kuchence gazowej, które dzięki szybkiej interwencji zostało zażegnane. W piątek, 8 stycznia, po godzinie 6 strażacy z Głubczyckiej OTRG oraz OSP Dzierżysław zostali skierowani do jednego z budynków w Pilszczu na ulicy Krasickiego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalono, że w kotłowni domu jednorodzinnego prawdopodobnie z powodu zaniku prądu w sieci energetycznej i niezadziałaniu zaworu bezpieczeństwa doszło do rozszczelnienia instalacji wodnej centralnego ogrzewania. Awaria spowodowała gwałtowny wypływ pary wodnej z instalacji i zadymienie części pomieszczeń. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany, a palenisko zostało wygaszone przez właściciela przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Tego dnia przed godziną 21 doszło do wypadku samochodowego na odcinku drogi powiatowej pomiędzy Dobieszowem a Równem. Interweniujący na miejscu akcji strażacy z Głubczyckiej OTRG oraz OSP Równe zastali samochód dostawczy Renault Master, który czołowo uderzył w przydrożne drzewo. Pojazdem podróżowała jedna osoba, która została poszkodowana, a w chwili przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej znajdowała się w samochodzie świadka zdarzenia. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu terenu akcji oraz równoczesnym udzieleniu poszkodowanej kwalifikowanej pierwszej pomocy, którą następnie przekazano przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego. W minioną niedzielę 10 stycznia po godzinie 22 interweniowaliśmy w jednym z budynków mieszkalnych usytuowanych w Głubczycach na ulicy Raciborskiej, gasząc pożar sadzy w kominie. To na dziś wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wiadomości już za tydzień. Dzień dobry. Podsumowując miniony weekend, niestety, ale nie wyglądał on za dobrze na drogach naszego powiatu, bo tylko podczas trzech ostatnich dni weekendu policjanci zatrzymali 3 prawa jazdy oraz kierowcę z zatrzymanymi już wcześniej uprawnieniami. Seria rozpoczęła się w piątkowy wieczór na terenie Kietrza. Tam policjanci zatrzymali do kontroli osobowego Volkswagena, którego kierowca w wydychanym powietrzu miał blisko promil alkoholu. 57-letniemu kierowcy policjanci zatrzymali uprawnienia do kierowania. Kilka godzin później patrol interwencyjny w Głubczycach zatrzymał 32-latka, który kierował swoim DU, będąc pod działaniem alkoholu. A gdyby tego było mało, to miał już wcześniej zatrzymane uprawnienia do kierowania. Obaj mężczyźni za swoje zachowanie odpowiedzą teraz przed sądem. Kierowcy, którzy za nic mają ograniczenia prędkości, wciąż zdarzają się na drogach naszego powiatu. Dowodem na to jest 2 kierowców, którzy zostali zatrzymani podczas ostatniego weekendu, a rekordzista z nich pędził przez miejscowość w gminie Kietrz o blisko 60 km za szybko. Dzień później drugi przypadek na terenie Baborowa. Tam kierowca jechał 104 km na godzinie w obszarze zabudowanym. Obaj kierowcy stracili swoje uprawnienia do kierowania i na 3 miesiące będą musieli przesiąść się na miejsce pasażera.
W związku z niejasnościami, które pojawiają się na ulicy Żeromskiego, mowa tutaj o znaku zatrzymywania, który od niedawna pojawił się na wymienionym przeze mnie odcinku ulicy, przypominamy o tym, że nastąpiła tam zmiana organizacji ruchu poprzez ustawienie znaku B36. Jadąc od ulicy Sobieskiego w kierunku ulicy Żeromskiego do skrzyżowania z ulicą Chrobrego, jest po prawej stronie umiejscowiony znak B36, który mówi o zakazie zatrzymywania się. Wszystkim tym, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości do tego, że jadąc od strony Biedronki, czyli od ulicy Żeromskiego, skrzyżowanie z Powstańców i nie widać znaku B36, zarządca drogi nie ma obowiązku umiejscowiania znaku po przeciwnej stronie drogi, jeśli chodzi o kierunek jazdy. Dlatego nie ma tam znaku B36 jadąc od ulicy Powstańców, od skrzyżowania z ulicą Powstańców. Natomiast ten znak obowiązuje na wskazanym przeze mnie wcześniej już odcinku do skrzyżowania z ulicą Chrobrego. Także przypominamy wszystkim o tym, że jest zakaz zatrzymywania się na odcinku Żeromskiego od ulicy Sobieskiego do ulicy Chrobrego. Dziękuję bardzo i do usłyszenia już za tydzień. Szanowni Państwo, witam serdecznie z naszej harcerskiej akcji zimowej 2021. Akcja ta ma w tym roku zupełnie inny wymiar ze względu na sytuację, jaka panuje w naszym kraju i nie tylko. Akcja zimowa co roku obejmowała raczej całe nasze miasto. Przychodziło nawet do 200 dzieci. Dzieci korzystały z naszych wyjazdów na lodowisko i innych oferowanych przez nas atrakcji. Niestety w tym roku w związku z sytuacją panującą musieliśmy się dostosować do wymagań dotyczących organizacji akcji zimowej. W akcji zimowej udział biorą nasze głubczyckie zuchy z gromad zuchowych. Nasza akcja zimowa mieści się w sali kominkowej Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach. Mamy tutaj świetną lokalizację, dlatego że mamy wejście tylko osobno dla nas. Na tym terenie jest cały czas ta sama grupa dzieci i wychowawców. Mamy blisko duże podwórko oraz park, gdzie możemy przeprowadzać nasze harcerskie zuchowe tutaj gry terenowe. W akcji całej uczestniczy 24 zuchów, są to dwie grupy po 12 osób. Dzieci korzystają z zajęć świetlicowych, prowadzimy zajęcia metodyką zuchową. Dzieci opracowują prawa zucha, poznawały sygnalizację, zajęcia z terenoznawstwa, poznają piosenki, pląsy, uczą się szyfrów i znaków patrolowych, które później wykorzystują w grach terenowych. Do tej pory akcja przebiega bezpiecznie. Jest nam też przykro, że nie mogła być ta nasza akcja skierowana do dzieci spoza ZHP, jak jest to co roku, ale miejmy nadzieję, że sytuacja będzie ulegała poprawie i w naszej harcerskiej akcji zimowej weźmie udział dużo, dużo więcej młodzieży. W trakcie naszej harcerskiej akcji zimowej gościliśmy u nas panią z policji, która przeprowadziła pogadankę o bezpiecznych feriach dla dzieci. Byliśmy również w stajni na Warszawskiej. Tam każdy uczestnik naszego wypoczynku miał zapewnione herbatkę oraz przejazd na koniku. Była to niezwykła atrakcja dla naszych tutaj podopiecznych. Dziękujemy serdecznie panu dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących za nieodpłatne udostępnienie nam tej sali. Nasza harcerska akcja zimowa została w całości sfinansowana przez Urząd Miejski w Głubczycach, za co serdecznie dziękujemy. Dziewiątego stycznia 2021 roku na Atemi Bielsko-Biała odbyły się konsultacje kata kadry oraz kadetów do szerokiej kadry Polskiej Unii Karate. 60 czołowych zawodników kata, młodzików, kadetów, juniorów, U21 i seniorów mieli okazję pokazać trenerom, jaką dysponują formą, pomimo panującej w Polsce pandemii. Ludowy Zespół Sportowy Karate do Głubczyce reprezentowali Szymon Cieślik, U21 i senior, Maciej Kowalczyk junior, Jakub Patryjach junior, Klaudiusz Leiński kadet, Julia Hatz kadet, Emilia Klein kadet, Julia Szuszkowska kadet, Natalia Szuszkowska młodzik, Marta Fiet młodzik,
Konsultacje te miały na celu ocenę zawodników i powołania do kadry oraz przygotowanie do Mistrzostw Europy Seniorów w Karate Olimpijskim Światowej Federacji Karate. W Chorwacji Mistrzostw Europy Kadetów, Juniorów i U21 w Karate Olimpijskim Światowej Federacji Karate w Finlandii oraz Mistrzostw Świata Seniorów w Karate Olimpijskim Światowej Federacji Karate. Zawodnicy naszego klubu mają poważną szansę startować na tych zawodach, reprezentować nasz kraj i naszą gminę. Problem polega jednak na tym, czy będziemy mieli możliwość przygotować zawodników do tych startów.